Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Zapraszam na 29. wydanie Zarychty na solo. Dzisiaj no, trochę mieliśmy problem z tym, żeby dostać jakiekolwiek nowe newsy z NBA, bo jak wiecie, wczoraj był 4 lipca i NBA, jak i całe Stany Zjednoczone obchodziły Święto Niepodległości. W związku z czym no, po prostu było cicho ze wszystkim, tak? Nie było żadnych nowych umów dogadywanych. Więc nie dostaliśmy praktycznie nic nowego. Dwa jedyne newsy, które się pojawiły, to Devin Booker podpisujący maksymalny kontrakt z Phoenix Suns, a drugi to Amir Johnson powracający na kolejny sezon do Philadelphia 76ers. Także jak widzicie, no nic specjalnego wczoraj się nie zadziało. Liczę, że dzisiaj trochę ruszy, ale też jakoś nie wyjątkowo, bo ci najważniejsi, największe nazwiska już zdecydowały i tak naprawdę zostały nam gdzieś tam trochę mniej ważne postacie, o czym zresztą mówiłem już wczoraj. No ale dzisiaj dwa tematy znalazłem, które chciałbym poruszyć z Wami. Pierwszy to temat związany z Jimmym Butlerem i z Kyrie Irvingiem. Pojawił się wczoraj, zdaje się, news odnośnie tego, że panowie obaj chcieliby grać ze sobą od 2019 roku, czyli za rok równo. Chcieliby trafić do tej samej drużyny, że być może to będą Chicago Bulls i że chcieliby wspólnie zbudować swój zespół. I tak kilka rzeczy od razu mi do głowy wpadło, no bo nie raz i nie dwa w przeszłości mówiło się o tym, że zawodnicy NBA to są gdzieś tam niewolnicy kontraktów, tak, że jak przychodzą do NBA jako debiutanci, to od razu praktycznie na 4 lata nie mają możliwości zdecydowania o tym, czy będą w danej drużynie, czy też nie. No bo jak już zostaną wybrani, to wiadomo, najpierw 2-letni kontrakt, a później trzeci, czwarty sezon to jest opcja po stronie klubu. No i później też są zazwyczaj zastrzeżonymi wolnymi agentami, więc klub też może wyrównać każdą ofertę, więc też są nieco uziemieni. No, mogą oczywiście nie dogadać się od razu na dłuższy kontrakt, ani nie podpisywać nowego, tylko wziąć kwalifikacyjne oferty, ale wtedy automatycznie uziemiają się na 5 lat w jednym miejscu. Więc były nie raz i nie dwa dyskusje, ja sam zresztą je prowadziłem, czy to w formie pisanej, czy mówionej. Na temat tego, żeby graczom dać więcej swobody, więcej możliwości wyboru i zarówno Jimmy Butler, jak i Kyrie Irving z tego chcą skorzystać. Oczywiście w sieci podniosło się larum, podniosły się może nawet nie dyskusje, krytyka zawodników, jak oni śmią takie rzeczy robić, dlaczego i w ogóle, tak no. Tak to niestety jest, że zawodnicy mogą sobie wybrać drużynę i mogą chcieć grać razem ze sobą. To oczywiście prowadzi do tego, że czasem niestety tworzą się twory, których byśmy nie chcieli, taki jak był twór w Miami Heat, gdy LeBron James, Chris Bosh i Dwayne Wade się dogadali i wspólnie przeszli do tej drużyny. Wielu się to nie podobało, podobało się to praktycznie tylko i wyłącznie fanom Miami Heat, a całej reszcie ligi nie. I trudno się reszcie ligi dziwić, bo to trochę zabija trochę konkurencję, zabija trochę emocje. Ale tak to niestety jest i tak na to, no, wydaje mi się, że do tego już się zdążyliśmy przyzwyczaić i po prostu musimy to brać jako normę, która nam będzie już towarzyszyć po prostu przez najbliższe lata z ligą, chyba że liga zacznie znowu zmieniać przepisy w drugą stronę, ale wydaje mi się, że Adam Silver wie, że dopieścił w tym momencie właścicieli klubów, dając im ogromne pieniądze z umów telewizyjnych, więc czas dopieścić zawodników, bo bez zawodników po prostu ta liga by nie istniała, więc trzeba ich dopieścić, dając im coraz więcej argumentów, coraz więcej możliwości decydowania o samym sobie. Tak za bardzo nie chcę nawet odnosić się do tego, że czy Butler i Irving razem mają grać ze sobą, czy to będzie dobre dopasowanie zawodników, czy oni będą w stanie stworzyć drużynę, która będzie wygrywać, bo to jest melodia przyszłości, to jest na podstawie gdzieś tam plotek, zasłyszanych informacji z różnych źródeł, więc na dzisiaj ja bym w ogóle tego nie komentował. Natomiast, no tak jak mówię, przykład chociażby DeMarcusa Cousinsa sprzed kilku dni. Zanim jeszcze rozpoczął się off-season oficjalnie, zanim jeszcze pojawiła się plotka o tym, że Cousins miałby trafić do Warriors, no to czytałem w wielu miejscach, że Cousins nie zasługuje na duże pieniądze, no bo po pierwsze nigdy z nikim nic nie wygrał, jest maszynką do nabijania statystyk, ale psuje atmosferę w szatni, ale jest po zerwaniu ścięgna Achillesa, nie wiadomo czy będzie grał, w jakiej formie będzie grał. No dobrze, ale to inwestycja, jaką zrobią Warriors, nie jest wcale inwestycją dużą, no bo to są 5 milionów
za takiego zawodnika, to jest zagranie z cyklu małe ryzyko, duża potencjalna nagroda i tutaj Warriors jak najbardziej się chwali, że na ten ruch się zdecydowali. Oczywiście nie każda drużyna byłaby w stanie przekonać Kazinsa, że za takie pieniądze warto do nich iść. Ale mimo wszystko to pokazuje, że można było Kazinsa wyciągnąć za relatywnie niedużą kwotę. I patrząc chociażby na to, no, kilka drużyn mogłoby się na to skusić, tak? Czy to Boston Celtics, którzy ponoć byli w grze, czy... No nie wiem, nawet w tej chwili Lakersi też myślę, że mogliby zaproponować roczny kontrakt za więcej niż 5 milionów Kazinsowi? Wydaje mi się, że tak. Więc tu reszta ligi przespała i teraz płakanie, że o Jezus, liga się skończyła, że to Kazin skończył ligę. Nie, to nie Kazin skończył ligę, tylko też dwadzieścia kilka innych drużyn, które zdecydowały się nie próbować go podpisać, bo z różnych powodów. I teraz marudzą, że o Jezus, Kazin nagle będzie jeszcze większą przeciwwagą na stronę Warriors. Zgadza się, ale Warriors sami sobie na to zapracowali, tak jak wcześniej sobie zapracowali świetnym wybieraniem w drafcie Karego, Klaya Thompsona, Draymonda Greena, wyciągnięciem z Denver Nuggets Andrei Iguodali. To wszystko pokazuje, że to oni mają największy, no chyba najlepszy management w tej chwili. I gdzieś te historie o tym, że Sam Presti, że RC Buford i że wszyscy inni ze stajni byłej San Antonio Spurs są najlepsi, no to pokazuje, że w tej chwili najlepszy jest Bob Myers. I o, taki tok myślowy od Butlera i Irvinga do tego, że Bob Myers jest najlepszym GM-em w NBA. No nic. Drugi temat, który dzisiaj chciałem poruszyć, to drużyna, którą bardzo polubiłem w ostatnim sezonie, Indiana Pacers. Pacers, którzy wydaje mi się mogą być jeszcze lepsi w najbliższych rozgrywkach. Po pierwsze dlatego, że odpada im dwóch rywali, którzy skończyli sezon przed nimi, czyli Cleveland Cavaliers z wiadomych powodów, a także, nie wiem czy oni, nie, Wizards nie skończyli przed nimi, no ale to też wydaje mi się, że Wizards nie zajadą wyżej niż byli w poprzednim sezonie, no gdzie jest Dwightem Howardem w tym towarzystwie. Wydaje mi się, że Pacers mogą pójść w górę, tym bardziej, że wciąż mają bardzo młody, obiecujący skład, który się dalej będzie rozwijał i po prostu chociażby z tym składem będą szli w górę. No i spójrzmy teraz na szybko, jakie ruchy oni zrobili w trakcie tego off-season już. Po pierwsze, Thaddeus Young zdecydował się podjąć swoją opcję zawodnika na kolejny sezon i będzie dalej w drużynie. Dalej Pacers sami zagwarantowali kontrakt Bojana Bogdanowicza za 10,5 miliona dolarów na sezon 18-19, co nie jest wygórowaną kwotą na zawodnika, który zaliczył najlepszy sezon w swojej karierze. Trafiał 40% trójek w sezonie zasadniczym i prawie 40-38 w playoffach. Miał tam, pamiętam, też jeden fantastyczny mecz, no chyba 7 czy 8 trójek w rywalizacji z Cavaliers. Zrezygnowali z Ala Jeffersona. Muszą mu zapłacić tak czy siak 4 z 10 milionów, bo tyle było miał zagwarantowane, no ale z reszty zrezygnowali i słusznie, bo Jefferson to już nie jest zawodnik na NBA i myślę, że nigdzie nie dostanie kontraktu. No chyba, że w jakiejś drużynie z końca stawki, ale po co? Nie zdecydowali się na podjęcie opcji Lensa Stevensona i Stevenson trafił do Lakers. Co dalej idzie, nie walczyli o Glenna Robinsona Juniora, który poszedł do Detroit Pistons. Zrezygnowali z opcji Joe Younga. I po co to wszystko? Na razie po to, żeby dogadać się z Tyreekiem Evansem, który wzmocni drużynę, będzie kolejnym zawodnikiem, który może na piłce coś ciekawego zrobić, więc to będzie Oladipo, Corey Joseph, Darren Collison i Tyreek Evans. No Evans ma ze sobą bardzo dobry sezon w Memphis Grizzlies, w którym wreszcie zaczął też trafiać trójki i to jest bardzo duży pozytyw. I wydaje mi się, że tym ruchem póki co Pacers wygrywają to ten off-season, a teraz myślę, że chwilę odczekają, zobaczą kto jeszcze będzie dostępny na rynku, bo potrzebują chociażby dobrego zmiennika dla Milesa Turnera pod koszem. Tam jest oczywiście Domantas Sabonis, który może grać, ale przydałby się ktoś jeszcze. Więc wyciągnięcie, no nie wiem, takiego Lucasa Nogueiry, takiego może Tarika Blacka, czy chociażby Kyla O'Quina. To są takie kierunki, w których Pacers mogliby iść. A myślę, że to też nie jest ostatnie słowo, które oni powiedzą, bo mogą po prostu jeszcze trochę powalczyć na rynku wolnych agentów, bo jeszcze nie dobili do kwoty 100 milionów dolarów salary cap na sezon 2018-19.
bo tak jak sobie w tej chwili liczę, to będzie w tej chwili w okolicach 92, więc jeszcze mogą o kogoś powalczyć i wydaje mi się, że mogą tutaj jakiś ciekawy ruch, nie do końca spodziewany, wykonać, który im po prostu zaprocentuje. Więc wydaje mi się, że Pacers w tym zestawie ludzkim, z tym trenerem, z tym pędem chociażby Wiktora Oladipa do tego, żeby być coraz lepszym graczem, mogą powalczyć o pierwszą czwórkę na wschodzie, obok Boston Celtics, obok Philadelphia 76ers. No i to dalej zależy od kto, czy Raptors utrzymają się w takiej czołówce, czy nowy trener Milwaukee Bucks ich podniesie wyżej, więc Pacers mają potencjał na pierwszą czwórkę i wcale uważam, że nie byliby bardzo skazani na porażkę w rywalizacji, czy to z Celtics, czy to z Sixers, żeby do finału konferencji wejść. Więc to duże plusy dla zarządu Pacers. Ale tak, akurat jak przeglądałem listę płac, to rzuciło mi się w oczy. Wiecie, że Monta Ellis będzie na liście płac Indiana Pacers aż do 2022 roku. No, jeszcze ma na 4 kolejne lata rozpisane ponad 2 miliony dolarów rocznie płatne za rozwiązanie wcześniej z nim wcześniejszego kontraktu. Więc Ellis wciąż jeszcze będzie inkasował niezłą kasę, mimo że już dawno jest poza NBA. Taka rzecz. Okej, tyle na dzisiaj. Dzięki, że mnie słuchaliście. Mam nadzieję, że jutro będzie trochę więcej do pogadania o tym, kto gdzie podpisze, bo nie wiem, Clint Capela, Yusuf Nurkić, Jabari Parker, Zach LaVine, Isaiah Thomas. Panowie, do boju, do transferów, żebyśmy mieli o czym gadać. Dzięki, do usłyszenia. Piotrek Zarychta.